Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w Centrum Kultury i Edukacji Bakara. Nazywam się Eleonora Maras i jestem dyrektorem tej placówki. Razem z Radą Osiedla nr 1 i Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec postanowiliśmy z okazji Święta Bożego Narodzenia, które jest już tuż, zorganizować dla Państwa specjalnie koncert kolęd i pastorałek. Naszą artystką, którą dzisiaj gościmy, jest wieloletnia przyjaciółka i współpracownica Bakary, Katarzyna Nowak, i przygotowała dla nas i dla Państwa koncert swoich ulubionych pastorałek, może mało znanych, ale bardzo pięknych. Chcieliśmy w ten sposób zaakcentować tradycję spotykania się z seniorami, z młodzieżą, z dorosłymi w tym miejscu, na kolędowaniu. Mamy nadzieję, że będą Państwo śpiewać razem z Kasią, którą dzisiaj gościmy. Kasia jest wyjątkową osobą. Jest niewidząca, a mimo to napisała książkę 12 kropel życia. Skończyła dwie uczelnie, właściwie dwa fakultety, skończyła magisterką, skończyła kulturoznawstwo, a także filologię polską. Jest osobą utalentowaną, bardzo życzliwą wszystkim wokół, pomaga innym. Szkołą, którą skończyła jeszcze dodatkowo, jest szkoła muzyczna, podstawowa i średnia, w klasie gitary klasycznej. Serdecznie Państwa pozdrawiam z tego miejsca i życzę wspaniałych, ciepłych, zdrowych świąt, żeby nikomu nie brakowało tej obecności, którą my przesyłamy do Was w tym momencie. Jesteśmy z Wami i Wy bądźcie z nami. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Dobry wieczór Państwu. Tak jak zostało wcześniej powiedziane, wykonam pastorałki mniej znane, ale i pojawią się też znane kolędy. Zapraszam do wspólnego biesiadowania i przeżywania pięknej tradycji świąt Bożego Narodzenia. Wiem, proszę Państwa, że no niestety są to smutne czasy. Wszyscy mamy z tyłu głowy to, czy będziemy zdrowi i chcemy być zdrowi. Może te święta nie będą dla wielu z nas może takie do końca, jakbyśmy chcieli, bo nie uda się może w takim pełnym gronie spędzić tych świąt, ale mimo wszystko postaram się dostarczyć Państwu chociaż odrobinę otuchy, nadziei i radości z tych pięknych świąt. I a propos tej radości, rozpocznę białą pastorałką. Wszyscy z pewnością, oprócz tego, że mamy wiele życzeń na święta, wiele marzeń, ale wyglądając też gwiazdy, wyglądamy tego śniegu, może się uda, że nam wreszcie spadnie i przypomną się czasy dzieciństwa, kiedy to zawsze na święta Bożego Narodzenia mieliśmy prawdziwą zimę i śnieg padał. A zatem niechaj będzie biało. Biała pastorałka. Pastorałko, nieś się biała, nasypało tego roku i na siebie osowiało, przynieś spokój, spokój, spokój.
A skoro jest prośba o to, żeby przynieść spokój, który jest niezwykle ważny, to warto teraz pozostać na chwilkę w takim charakterze kołysankowym, jeśli chodzi o nasze święta. I czas na kolejną pastorałkę. Lulajże, minulaj. Weselem, tak jemu śpiewam.
nasz Jezus słodko śpi. O tym opowie kolejna pastorałka. Śpi, Jezu, śpi. Lulaj, ulubione.
których no może do końca nie jest za wesoło, prawda? Mamy pandemię, panuje wiele smutku, czasami mówimy sobie, że mogłoby być też więcej życzliwości. O tym opowie kolejna pastorałka, którą zaśpiewam. Opowiada ona o tym, jak to Maryja daruje Jezusowi kołacz i mówi o tym, że tak jak on otrzymał zabawkę malutką, trzeba taką zabawkę, która może być uciechą, podarować każdemu z nas. Pastorałka Kołacz. Thank you.
to, żeby Państwo ze mną zaśpiewali znaną kolędę. Mędrcy świata, monarchowie. Za to, co się stanie.
rosołem, męczą się z rosołem. Rosół na jarzynie przyda się dziecinie. Kot psu łapę poda, zapanuje zgoda.
A skoro o śniegu, to o tym opowie pastorałka. Całą noc padał śnieg. Często jest tak, że nie ma kogoś wśród nas i jest to puste miejsce przy stole. O tym opowie kolęda dla nieobecnych. Choć przygasł świąteczny pan.
Wędro.
wilki sporu nawołują, gdzie ja samotna w tej drodze Bożego Syna urodzę. Lisy po śniegu rysują, wilki sporu nawołują, gdzie ja samotna w tej drodze Bożego Syna urodzę. I czas na ostatnią pastorałkę, ale nim ona zabrzmi, proszę pozwoli, że złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę Państwu przede wszystkim tego, żebyśmy zostali w zdrowiu, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy byli dla siebie życzliwi, żeby nikomu nigdy nie płynęły łzy, a jeśli to szczęścia, żeby nie było żadnych trosk, żadnych waśni międzyludzkich. Niechaj się nam wszystkim darzy na te święta. A zatem przekażmy sobie znak pokoju. Powróci z wątpień głową, brzemieniem spraw.
Dziękuję.